Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze programu Szkoła Twórczych Praktyk. Spotykamy się, żeby rozmawiać o edukacji kulturowej w różnych zakresach, a nasze spotkania są możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wspiera nasz kurs edukacji kulturowej. Dzisiaj zajmiemy się edukacją przestrzenną i jest z nami dr Małgorzata Minchberg, która jest artystką, edukatorką, animatorką, projektantką działań kulturowych i ich realizatorką, więc na bardzo wielu polach działa z edukacją kulturową. Jest również mentorką w naszym kursie edukacji kulturowej Szkoły Twórczych Praktyk, gdzie realizuje, wspiera uczniów w realizacji projektów społeczno-artystycznych. Oddaję głos naszej prowadzącej. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj się zobaczyć. No i chwileczkę ze sobą pobyć. Mam nadzieję, że godzina z lekkim haczykiem zleci nam szybko, ale też będzie pożyteczna. Przygotowałam krótką prezentację, która nas poprowadzi w tym rozważaniu o edukacji przestrzennej. Postaram się mówić głośniej i bliżej do mikrofonu, aby mnie było lepiej słychać. Czy tak jest lepiej? I przejdziemy sobie przez takich kilka punktów, które wydają mi się w tym temacie ważnym. A dlaczego ważnym? No to myślę, że całe to nasze spotkanie w jakiś sposób nam to wyjaśni. Zanim może zaczniemy, chciałam Państwa poprosić o pewną aktywność, bo dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak w ogóle przestrzeń, w której jesteśmy, oddziaływuje na nas, jak w edukacji możemy wykorzystać ją jako narzędzie, no i w jaki sposób może to nas doprowadzić do nowoczesnej edukacji, która tak naprawdę dopiero przed nami. I nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku ona może pójść. Pierwszy slajd to agenda naszego webinaru, ale kiedy będziemy zastanawiać się nad tymi czterema punktami, które sobie w taki sposób tutaj rozpisałam, czyli jak w ogóle rozumieć słowo przestrzeń, dlaczego ona jest ważna w edukowaniu, jakie narzędzia można w tym wypadku, ucząc o tej przestrzeni i używając jej jako narzędzia, jak podejmować takie działania, no i jak robić to na różnych obszarach edukowania, bo podejrzewam, że mogą Państwo działać nie tylko w systemowej państwowej szkole, ale mogą to być jeszcze inne obszary, bo dzisiaj, jak wiemy, edukacja bardzo mocno wychodzi spoza murów takiej klasycznej szkoły i tutaj rzeczywiście to edukowanie się, uczenie się z naciskiem na się może przebiegać w bardzo, bardzo różnych przestrzeniach. No więc poproszę Państwa o taką odpowiedź na czacie, czy to przestrzeń nas kształtuje, czy my ją. Jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku popłyną Państwa odpowiedzi. Wzajemnie. Odpowiedzi są wzajemne. Tak, przyznam, że to trochę pytanie z gatunku, co było pierwsze? Kura czy jajko? No ale właśnie, przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, aby w jakiś sposób podsumować to. I czy na końcu, ciekawa jestem, będziemy zmieniać to zdanie,
które tutaj pada na czacie, czy jednak pozostaniemy przy swoim? No więc przestrzeń. Myślę sobie, że z jednej strony jest to oczywiste pojęcie, chociażby w takim ujęciu fizycznym. Czyli wszyscy wiemy, że przestrzeń ma trzy wymiary, że wszystkie zjawiska, które są nam dane, odbywają się w przestrzeni. I rzeczywiście wydaje się, że człowiek po to się urodził, żeby być w tej przestrzeni, żeby z niej korzystać i żeby rzeczywiście być tym człowiekiem, który rozumie, w czym żyje. Natomiast mamy jeszcze inne potoczne ujęcie, albo jak kto woli, metaforyczne, czyli że gdzieś, kiedy mówimy słowo przestrzeń, to ono objawia nam się jako teren, obszar działania, dziedzina, dyscyplina, bo możemy mówić właśnie o na przykład przestrzeni kultury, możemy mówić o przestrzeni społecznej, możemy mówić o przestrzeni wolnej, wolności, tak? Czyli że gdzieś możemy w różny sposób to słowo przestrzeń używać i dzięki temu słowu możemy nakierować nasze myślenie ten obszar, który chcemy zgłębiać. Natomiast kiedy myślimy o przestrzeni dosłownej i pracy jako na przykład projektanta, ale projektanta nie tylko architekta czy projektanta, który zajmuje się projektowaniem rzeczy albo takim myśleniem o projektowaniu w edukacji, czyli o czym uczyć, to wydaje się, że będą takie cztery nogi, jak w stole, które będziemy rozpatrywać przy projektowaniu przestrzennym. Będzie to ekonomia, czyli za co, a najlepiej za mniejsze, ale w dobrej jakości. Ekologia, i tutaj jeszcze wrócę, ekonomia to będą też te umiejętności, które na przykład są wykładane na takim przedmiocie jak podstawy przedsiębiorczości. Mamy drugą nogę, czyli ekologię, i ta będzie związana z takimi przedmiotami jak biologia, geografia i pewnie wiele innych. Tutaj rzeczywiście, kiedy myślimy o tym ekologicznym byciu w przestrzeni, no tutaj będziemy mogli rozpatrywać to pod takim uważnym byciu z naturą, ale też właśnie możliwie zabezpieczającym naturę i naszą ziemię przed zniszczeniem. Trzeci kierunek to będzie kultura, czyli przedmioty humanistyczne, najogólniej rzecz ujmując, które mamy w szkole, będą tutaj wykorzystywały ten obszar. I społeczeństwo. Socjologia, psychologia tutaj ma dużo do powiedzenia i teraz w jakimkolwiek projekcie architektonicznym, przestrzennym czy właśnie edukacyjnym wydaje się, że to będą najważniejsze warunki, najważniejsze czynniki, które będą warunkowały nasz dobry projekt myślący o przestrzeni, w której jesteśmy. Czyli generalnie rzecz ujmując, nasze dzisiejsze spotkanie z tego wywodu wynika, że będziemy zajmować się przestrzenią fizyczną, którą używamy, ale kierując się na przestrzeń kultury, bo w Szkole Twórczych Praktyk w tym programie w tej chwili się znajdujemy. I tak naprawdę ta przestrzeń kultury i sztuki będzie tutaj miała swoje pole w całym trójwymiarowym postrzeganiu świata.
No i teraz ta edukacja przestrzenna, zobaczcie Państwo, bo z tamtego też jeszcze slajdu, kiedy wspominałam o przedmiotach, o których mówimy, rzeczywiście jest tak, że ciężko powiedzieć, że teraz uczymy się o przestrzeni, a teraz już nie, bo generalnie, kiedy prześledzimy wszystkie przedmioty szkolne, to w podstawie programowej znajdujemy tam bardzo, bardzo wiele już tematów, które są nam potrzebne chociażby przy projektowaniu, a w pracy na różnych przedmiotach możemy właśnie je wykorzystywać. No i teraz dlaczego ta edukacja przestrzenna i to rozumienie przestrzeni jest takie ważne? Po pierwsze, we wczesnym dzieciństwie, i tu odwołam się do badań naukowych, mamy na przykład taką teorię skryptów Schranka i Roberta Abelsona, gdzie jest cała teoria opracowana, że rzeczywiście człowiek rozwija się, ale zanim będzie budował metaforyczne, abstrakcyjne pojęcia, musi najpierw zbudować sobie taką bazę pojęć, czyli skryptów, które będą fundamentem wszystkiego, co potem będzie się działo. Czyli że gdzieś w tym wczesnym dzieciństwie, przez doznawanie świata, doświadczanie go, ale właśnie w trójwymiarze, czyli wąchanie, dotykanie, raczkowanie, to wszystko sprawia, że człowiek buduje swoje pojęcie o świecie. I rzeczywiście w dzisiejszym świecie na przykład mamy takie badania Mikołaja Markiewicza, zresztą w charakterach można przeczytać artykuł pod tytułem Rzuć okiem, o tym, jaki wpływ właśnie używanie przestrzeni, pozytywny wpływ, ma bycie w przestrzeni, ale też używanie jej jako naturalnego takiego środowiska. No bo skąd w ogóle jest jeszcze, wtrącę ten wywód, w którym tak bardzo naciskam na bycie w trójwymiarze, dlatego że wydaje się, że dzisiejsza młodzież, nie chciałabym mówić zbyt wiele, ale rzeczywiście mamy takie zjawisko, że dosyć dużo czasu, nie generalizując, spędza przed ekranem. I teraz czy to źle, czy dobrze, tu nie o to chodzi, żeby to wartościować, bardziej chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, aby wyważyć tą liczbę godzin spędzoną w rzeczywistym świecie, a tym ekranowym. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie badania Markiewicza pokazują, że w momencie, kiedy wziął pod lupę zawodników piłkarskiej Akademii Legii Warszawa, to okazało się, to jeszcze było za czasów gimnazjum, to okazało się, że gimnazjaliści, którzy grali w piłkę, zdecydowanie lepszy wzrok posiadali od reszty populacji w swoim wieku. I wydaje się, że bardzo prostą odpowiedź tam stawia właśnie tezę Markiewicz, że nie potrzebowali w takim procencie okularów jak ich rówieśnicy, którzy nie trenowali sportu, bo właśnie te ileś godzin spędzonych na boisku i trenowanie cały czas wzroku, kiedy akomodacja jest wymuszona i cały czas mięśnie oka działały, powodowały, że po prostu ten wzrok cały czas był używany, ale był używany prawidłowo i nie zawieszany długimi godzinami na dwóch wymiarach ekranu czy telefonu. I jeszcze jeden dowód na to, że to bycie w przestrzeni dla nas jest bardzo ważne, a mianowicie uczenie przez doświadczenie. Znamy to pojęcie już bardzo wcześnie, bo jeszcze z początków XX wieku tak naprawdę tutaj mamy całą ideę wszystkich pedagogów nowego wychowania, empiryczną edukację Celestyna Freineta i z tego też wynikała cała idea szkoły Bauhaus, gdzie tak naprawdę oprócz nauki projektowania dosłownego
tak naprawdę uczono wielu innych umiejętności, kompetencji przez właśnie ciało. I tutaj bardzo, mimo że była to szkoła tak naprawdę architektoniczno-projektowo-artystyczna, to tutaj taniec był ważnym elementem działania ówczesnych nauczycieli. Z tego myślenia właśnie uczenia przez doświadczenie, uczenia przez w taki naturalny sposób bycia w tej przestrzeni, doznawania tego świata, mamy taką teorię, która mocno zapisała się w takim myśleniu współczesnej już edukacji, a mianowicie to było poznanie ucieleśnione, którą opracowała Margaret Wilson, ale też tak naprawdę jeszcze wcześniej mamy Johna Deweya, który mówił, że człowiek rzeczywiście uczy się przez to doznawanie świata, i tutaj o tej edukacji przez doświadczenie on bardzo, bardzo dużo mówił, i tutaj jeszcze dla nas ta postać jest o tyle ważna, że on właśnie mówił o tym doświadczaniu twórczym, czyli tym doświadczaniu, które ma prowadzić do też takiego człowieka kreatywnego. No i oczywiście będzie się z tym związała teoria integracji sensorycznej, którą też już wprowadza się w instytucjach wczesnego wychowania. Czyli tutaj mamy bardzo ważną informację, że żeby zwrócić na to uwagę w edukacji, że nie tylko to uczenie podawcze, to uczenie przez wzrok i słuch, ale właśnie to uczenie przez wykorzystanie wszystkich zmysłów, których ona tam wymienia 9, i chodzi o to, żeby rzeczywiście wykorzystywać je wzajemnie, symultanicznie, bo one się wzmacniają. Czyli w momencie, kiedy na przykład chcemy się bardziej skupić, to możemy w międzyczasie rysować, i wtedy ręka chodząc pozwala nam bardziej skupić swój na przykład zmysł słuchu i uwewnętrzniać to, co słyszymy. No więc mamy tutaj taki jasny przekaz, że wykorzystanie reprezentacji pojęciowych opiera się na działaniu zmysłowych obszarów percepcyjnych i systemu motorycznego. A więc ciało poruszające się, będące w tej trójwymiarowej przestrzeni, po prostu uczy się z tego, jak doznaje i potem przetwarza coraz bardziej skomplikowane informacje, tak aby na zakończenie przejść już, wycofać w mniejszym stopniu to doświadczenie cielesne, a przejść rzeczywiście na już działania bardziej abstrakcyjne, myślowe. No i jeszcze na zakończenie tego przekonywania Państwa, jak to jest ważne, mamy jeszcze po prostu holistyczne ujęcie świata, i dzisiaj dobrze wiemy, że bardzo dużo dobrego nie zrobiło to podzielenie na przedmioty, na posiekanie wiedzy, bo oczywiście jest to takie pokłosie oświeceniowego myślenia o wiedzy, której bardzo przybywało i trzeba było ją jakoś poszufladkować, uporządkować, żeby rzeczywiście łatwiej nam było to ogarnąć, ale dzisiaj, kiedy myślimy na przykład o świecie, który się bardzo zmienia, i szukamy rozwiązań chociażby na problemy klimatyczne czy inne, czy migracyjne, które w jakiś sposób coraz mocniej nas dotykają, no to właśnie potrzeba pewnego globalnego ujęcia i takiego ujęcia z wielu stron, czy jakbyśmy powiedzieli w szkolny sposób, popatrzenia tego w sposób projektowy, czyli że mam problem, i jak go ugryźć, i teraz tak naprawdę szukać nie wycinku sposobu, a całego spektrum możliwości, które można dany problem rozwiązać. No i teraz słuchajcie, w tym wszystkim, o czym opowiedziałam, wydaje się jedna ważna informacja dla nas wszystkich. A mianowicie ważne jest zaznaczyć, jak zmienia się w tym wszystkim rola nauczyciela.
I tutaj znowu pojawi się słowo przestrzeń. Bo tak naprawdę, kiedy myślę sobie o nowej roli nauczyciela, który nie będzie już autorytetem, który będzie wykładał jedyną wiedzę, którą trzeba zapamiętać i przyswoić pamięciowo, ale chodzi tutaj o taką sytuację, że nauczyciel staje się kimś, kto buduje przestrzeń wychowania, przestrzeń uczenia się, przestrzeń edukacji. Czyli wydaje się, że naszą rolą nauczyciela będzie rola przewodnika, ale też architekta, który zbuduje taki obszar i da takie możliwości, gdzie uczeń będzie mógł sam zgłębiać, gdzie uczeń będzie mógł poszukiwać, ale oczywiście nauczyciel będzie mu zapewniał bezpieczne warunki. Bo też chodzi o to, że ta nasza sytuacja przestrzenna, ale też ta sytuacja, no właśnie świata, bardzo się zmienia. Czasami nie znamy odpowiedzi i musimy sami tę odpowiedź znaleźć. W związku z tym bardzo nam tutaj jest potrzebne, aby to komplementarne budowanie środowiska wychowawczego wychodziło właśnie od nauczycieli i wyglądało w sposób bardziej aktywizujący uczniów, a naszą rolą jest przygotowanie, umożliwienie i danie narzędzi, które będą mogli nasi uczniowie wykorzystać. Czyli tak naprawdę tutaj jest sposób projektowania z naszej strony przestrzeni, która będzie najlepiej prowadziła do przyswajania wiedzy, kompetencji, czyli takiej przestrzeni, która będzie po prostu przestrzenią edukującą. I teraz oczywiście w tych narzędziach, które będziemy budować czy albo wykorzystywać, czy podsuwać, będą to narzędzia tak analogowe, jak i cyfrowe. Kiedy ktoś chciałby mnie zapytać, czy właśnie w tej sytuacji, kiedy mówimy tak dużo o tej przestrzeni trójwymiarowej, to te cyfrowe są gorsze? Nie, broń Boże. One są jednym z nich, czyli że gdzieś w dzisiejszym świecie warto szukać właśnie tej harmonii w tych wszystkich narzędziach, które mamy do dyspozycji, ale też właśnie z naciskiem na tym, żeby nie zapominać, jak ważne jest, żeby być w tym trójwymiarze i byciu razem ze swoimi uczniami w tej takiej twórczej przestrzeni. Zaraz wyjaśnię, na czym dokładnie, o co mi dokładnie chodzi. A mianowicie odwołam się do takiego swojego dawnego doświadczenia, kiedy jako nauczycielka ceramiki spotykałam się z 5-latkami, 6-latkami, które przychodziły na początku szkolnej edukacji i ważnym elementem było to usprawnianie manualne przez zajęcia w glinie. Kiedy ten maluch dostawał ode mnie kawałek gliny, brał je w ręce, bez pytania wiedział, co z nim zrobić. Po prostu natychmiast wykonywał coś, co było trójwymiarowe, bo w takim świecie się po prostu obracał. I w momencie, kiedy to samo dziecko wracało do mnie po kilku latach, na przykład w klasie 5 już na zajęcia takie ceramiczne, stricte ceramiczne, zauważyłam dziwną przypadłość, a mianowicie, kiedy dawałam glinę na pierwszych zajęciach dziecku, to ono pytało mnie, co ma z tym zrobić. Byłam bardzo zadziwiona, że zapomniał już to doświadczenie wczesne ze wczesnego dzieciństwa. I ja mówię, zrób co chcesz. I wiecie Państwo, co otrzymywałam? Dziecko robiło placek, a następnie rysikiem pisało mi na tym placku, czy rysowało. No i jaki był wniosek? Miałam takie poczucie, że te kilka lat edukacji sprawiło, że gdzieś wytraciło dziecko tą spontaniczność, to rozumienie trójwymiarowego świata, tą naturalność bycia w tym świecie trójwymiarowym i niestety jego postrzeganie świata zawęziło się do bycia w płaskiej płaszczyźnie formatu A5. No i to między innymi
poprowadziło mnie do takiego myślenia, jak uczyć, żeby odwrócić ten proces, żeby rzeczywiście ten prawdziwy potencjał, który tkwi w nas od samego początku urodzenia, bo nie ma ludzi, którzy tej kreatywności jako potencjału na starcie nie otrzymują. Natomiast pytanie jest, dlaczego z biegiem czasu wyhamowują tą kreatywność, mało tego, w mniejszości ją wykorzystują. I nie przechodzą przez proces twórczy do twórczości. No bo właśnie, to nie są synonimy. Kreatywność i twórczość to nie są synonimy. To znaczy, że być kreatywnym to znaczy mieć potencjał, ale być twórczym to wykorzystać ten potencjał i stworzyć coś, i zrobić coś, i zachować się w sposób twórczy, bo dzisiaj wiemy też, że na końcu procesu twórczego wcale nie musi być obiekt i rzecz. Może twórczy człowiek wykorzystać swój potencjał na przykład do niestandardowego właśnie bycia w świecie, niestandardowego postrzegania tego świata, do postrzegania tego świata jako cały czas możliwość działania i to w niestandardowych kierunkach. I opracowałam takie szczegóły dotyczące nawet już bardzo konkretnie, jak pracować, jak budować to środowisko wychowania, aby być człowiekiem wrażliwym na to środowisko, aby być człowiekiem wrażliwym na estetykę, ale też wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka. I wydaje się, że jednym z najlepszych sposobów, przynajmniej ja taki preferuję, to jest edukacja przez sztukę. Bo tutaj tworzymy, ale też to pojęcie sztuki jest bardzo szerokie, bo tak naprawdę mamy tutaj wielość dyscyplin w tym pojęciu zawartych i nie tylko oczywiście dotyczy to sztuki wizualnej, którą się szczególnie pasjonuje, ale mamy też wszystkie inne, które możemy wykorzystywać, łącznie na przykład ze sztuką kulinarną. Dzisiaj to słowo sztuka, czyli robienie coś na wyjątkowym poziomie, tak naprawdę łączyć się może z każdą aktywnością ludzką. I dodam tylko, że w tej publikacji nie tylko jest ta metodyka pracy opisana, ale też ona wynika z pewnego badania, które przeprowadziłam w zespole żłobków miasta stołecznego Warszawy. I ponieważ panie na co dzień pracują z bardzo małymi dziećmi i ciężko zrobić badania na takich maleństwach i na tej grupie społecznej, w związku z tym pod lupę zostały wzięte opiekunki i ich działania z dziećmi. Udało się zrobić cały szereg warsztatów, w których wzięło udział ponad 1000 opiekunek z Warszawy, które po warsztatach, czy dzięki warsztatom zmieniły swój sposób i podejścia, i postrzegania przestrzeni, którą tworzą, i dostały narzędzia, żeby ją lepiej zmieniać dla swoich wychowanków. I co się okazało, że w momencie, kiedy zaczęły w twórczy sposób pracować właśnie w takim trójwymiarze, że działania plastyczne okazały się nie tylko kolorowaniem kolorowanek albo wyklejaniem na płaskich kartonikach jakichś gotowych elementów, ale okazało się, że tak naprawdę można działać cały czas w przestrzeni, nawet z rzeczami z recyklingu, po to, żeby dzieci rzeczywiście cały czas tą swoją moc twórczości, ale tego też rozumienia, pierwotnego rozumienia przestrzeni wykorzystywały i cały czas w tym wzrastały. I po tych warsztatach okazało się, że bardzo zmieniły się prace dzieci, czyli zaczęły być bardziej różnorodne. Dzieci otrzymały wolność, której mogły wykonywać prace, które wcale nie musiały coś przedstawiać. No a co najciekawsze, panie rzeczywiście zaczęły się zastanawiać, jakie zabawki dają do ręki, jaki dźwięk wokół dzieci jest. Czyli ta przestrzeń dźwiękowa też była bardzo ważna.
Czyli tak naprawdę okazało się, że wszystko, cokolwiek nas otacza, może nas wychowywać i na pewno to robi, ale też w momencie, kiedy jesteśmy w tej przestrzeni, to nie łudźmy się, że są jakieś rzeczy, które dzieci nie widzą, nie słyszą, tylko rzeczywiście wszystko ma znaczenie. Czyli czasami jakieś niedbalstwo może potem gdzieś negatywnie się odezwać. Tutaj chodzi właśnie o taką świadomość bycia w tej przestrzeni i świadomość rozumienia, że wszystko, cokolwiek się w niej znajduje, będzie na nas w jakikolwiek sposób oddziaływało i to przez jakby było uwewnętrzniane przez wszystkie zmysły. Czyli tutaj wchodzi i dźwięk, i zapach, i dobre słowo, i dotyk, i ruch. Więc tutaj ta świadomość wielozmysłowości i jej szanowania jest bardzo ważna. Dobra. No więc słuchajcie. W tej książce jest wiele szczegółów dotyczących tych przestrzeni, ale generalnie nie chcę Państwa dłużej zanudzać, natomiast powiem w takim dosyć ogólnym, bo webinar na to nie pozwoli, jak edukować o tej przestrzeni i wydaje się, że są takie podstawowe trzy kierunki. Gdybyśmy mieli mówić tutaj od strony chociażby takiej teoretycznej, czyli edukacja to przede wszystkim bycie w trójwymiarowym świecie i nie zamykanie się tylko na książce, artykule, czyli materiałach pisanych, mimo że na przykład dotyczy to też starszych dzieci, tak? Że gdzieś tutaj to rzeczywiste bycie i wykorzystywanie tego, co jest w naszej lokalnej przestrzeni, w naszym świecie, który też społecznym, tej lokalności społecznej. I tutaj właśnie warto wykorzystać te elementy, które już mamy, bo nic tak nie uczy, jak rzeczy, które w jakiś sposób są nam potrzebne, w jakiś sposób z nami rezonują. A jak wiemy, najmniej dzieci, najmniej młodzież interesuje się rzeczami, które w żaden sposób ich nie dotykają. I w tym momencie cała trudność nauczyciela będzie polegała na tym, żeby powiązać tą treść z podstawy programowej jakkolwiek z tym, czym młodzież jest, jakkolwiek z tym, w jaki sposób im to może być przydatne tu i teraz, nie za 10-20 lat, ale teraz. No i bardzo właśnie tutaj pomocna jest edukacja architektoniczna, która w różny sposób już się objawia i za chwilkę o tym powiem. No ale właśnie edukacja architektoniczna albo wymiennie, jak kto woli, a dziś mówi się o tak zwanej edukacji o środowisku zbudowanym. No właśnie, bo edukacja architektoniczna może dosyć jakby brzmieć dosyć ograniczająco. Możemy myśleć tutaj, że architektura to budynki. A dzisiaj bardzo silnie w środowisku architektów i nie tylko mówi się o tym, że tak naprawdę działanie projektowe i ludzi, którzy właśnie w tym temacie działają, to jest uważność, zmienianie i aktywowanie tego, co jest w tej naszej przestrzeni, na którą możemy mieć wpływ. Czyli tak zwana edukacja właśnie o środowisku zbudowanym. I teraz tutaj się podzielę takim bardzo, nawet Jacek Damięcki, architekt, niesamowity pedagog, powiedział takie zdanie, że architektura współczesna to nie jest przestawianie dupereli, ale jest to działanie w przestrzeni już kosmicznej. Rzeczywiście, że jest to już myślenie o rzeczach, które nawet jeszcze dzisiaj nie mają miejsca, ale ci, którzy zajmują się projektowaniem, już powinni myśleć o tym i myślą o tym, co będzie nas czekało w przyszłości. A jak wiemy, te zmiany tak szybko przychodzą, że nie jesteśmy w stanie tak łatwo sobie tego wyobrazić. To samo dotyczy edukacji. Tak naprawdę, jeśli nawet dzisiaj wiemy, próbujemy
uczyć zgodnie z podstawą programową, to tak naprawdę sami już mamy przekonanie o tym, że w wielu miejscach ona jest już nie tylko przestarzała, ale tak naprawdę już niepotrzebna. Mało tego, nie wiemy też, do czego wychowujemy, do czego uczymy, bo być może za 5 lat pewne zawody całkowicie znikną, a pewne umiejętności mogą być nieprzydatne, a niektóre nagle okazać się wyjątkowo potrzebne. I wydaje się, że właśnie ta kompetencja kreatywności będzie tutaj bardzo ważną, bo będziemy musieli poradzić sobie w sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie byliśmy postawieni. To po pierwsze, czyli tutaj taka umiejętność, można powiedzieć, trochę MacGyvera. Stąd to zalecenie myślenia interdyscyplinarnego. I druga rzecz jeszcze, kolejna rzecz ważna w przyszłości, to będzie to krytyczne myślenie. Czyli żeby gdzieś rzeczywiście też spróbować podważać prawdy, które wydają się oczywiste dzisiaj, bo tylko w ten sposób możemy wykorzystywać potem swoją kreatywność. To jest takie typowe myślenie, że ktoś na poziomie niechęci do kreatywności i tworzenia powie, że nie da się. A tutaj właśnie chodzi o to przejście z nie da się do da się i że wszystko można zrobić. I trzecia kompetencja, która wydaje się bardzo ważna właśnie w tym myśleniu o tym w środowisku zbudowanym, to kompetencja współpracy. To znaczy, że bardzo jest ważne, abyśmy uczyli też, że ta przestrzeń wspólna, że jeśli nawet ktoś gdzieś wypuszcza brudną wodę do ścieków, czy mamy nieczyste powietrze, to tak naprawdę wszyscy razem nim oddychamy. Więc nie ma tutaj, tak, twoje, moje, tylko rzeczywiście wszystko jest nasze i problemy, które stoją przed nami, dzisiaj problemy globalne, są to problemy nasze. W związku z tym edukacja w kontekście tej przestrzeni, edukacja przestrzenna, to będzie taka, która po pierwsze odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej, po trzecie przez tą przestrzeń, czyli wiele rzeczy możemy po prostu wskazać, opowiedzieć i właśnie wykorzystując na każdym przedmiocie to narzędzie, odwołując się do przestrzeni, w której żyjemy, do problemu, który jest realny w naszej przestrzeni, ale też właśnie pokazać, jak w sposób analogowy to oddziaływuje, o przestrzeni, czyli jakimi ona, ta przestrzeń, z prawami, zasadami się też rządzi. Więc tutaj będziemy wchodzić bardzo mocno we wszelkie geometrie, we wszelkie myślenie właśnie praw fizycznych, no i oczywiście architektury i tego budowania, które będzie bardzo silnie związane z tymi przedmiotami. No i dla przestrzeni, bo chyba wszyscy z nas mamy już dosyć na przykład brzydoty przestrzeni wokół nas, brzydoty dużych miast. Oczywiście tutaj nie chcę generalizować, bo mamy i też bardzo piękne miejsca, ale tutaj ta uważność dla przestrzeni, którą wspólnie używamy, ta uważność dla środowiska, ale też ta uważność dla przestrzeni społecznej, o której już tutaj wspomnieliśmy. Czyli to słowo przestrzeń ma wiele znaczeń, jeśli myślimy dla, ale właśnie w tym poczuciu wspólnoty jej używania. No i drodzy Państwo, myślę sobie, że czas przyszedł na to, żeby trochę bardziej konkretnie powiedzieć, jak tą edukację przestrzenną zauważyć w naszym środowisku, bo ona niezaprzeczalnie się dzieje, natomiast też jak ją wykorzystać i włączać w tej edukacji szkolnej, którą mamy. I teraz tak, mamy na pewno w naszej podstawie programowej i bardzo dużo elementów. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zbadał to bardzo wnikliwie i okazuje się, że w tej podstawie programowej, którą na co dzień używamy, jest bardzo dużo elementów właśnie z tej edukacji przestrzennej. Bo właśnie mamy i matematykę, geometrię,
fizykę, geografię, ekologię czy wychowanie obywatelskie, o którym już wspomniałam, ale właśnie w tych obszarach będzie dużo tematów, które o tej przestrzeni będą mówić, ale też nią się bardzo wnikliwie zajmować. I teraz moglibyśmy rzeczywiście powyjmować te elementy i pewnie gdybym tutaj zapytała Państwa, a może nawet zapytam, czy na swoich przedmiotach, których uczycie, macie Państwo świadomość, w jakich obszarach dotykacie tego tematu i czy są konkretne tematy? Jeśli tak, to podajcie te tematy w tej chwili na czacie. Zobaczymy sobie, jak to się zazębia w tym naszym obszarze nauczycieli, na przykład szkolnych. Jasne, ekologia. Zdecydowanie tak. Jasne. Jasne. Rzeźba, architektura. Jasne, że tak. WOS. Jasne. Dokładnie tak. Tutaj informacja od pana Kamila. Symbolika zastosowania w budynkach użyteczności publicznej. Rzeczywiście tak, że nawet takie przedmioty, które w żaden sposób mogą wydawać się niezwiązane, bo mówimy tutaj na przykład o podstawach przedsiębiorczości czy o wychowaniu obywatelskim, gdzie rozmawiamy o rzeczach polityczno-społecznych czy ekonomicznych i okazuje się, że na przykład budynki, w których znajdują się ważne instytucje kultury, są tak zaprojektowane, aby w jakiś rzetelny sposób od razu sugerować i generować pewne układy społeczne i relacje. Czyli my od razu wchodzimy w pewien układ, który w jakiś sposób będzie generował nasze zależności. A o czym mówię? Proszę sobie wyobrazić, jak wchodzimy na przykład do Sejmu, prawda? I od razu widzimy ten układ amfiteatralny z mównicą, czyli że jeden mówi, inni słuchają, tak? Teraz zobaczmy sobie, jak wyglądają sale na przykład sądu. No, a niedaleko szukać nasze sale szkolne. Jeśli na przykład chcemy uczyć współpracy, to proszę sobie wyobrazić, jak ją uczyć, kiedy na przykład sala wygląda tak, że nasze ławki stoją w rzędach, jeden mówi, czyli nauczyciel na mównicy mówi, a wszyscy reszta patrzą sobie w plecy i nawet nie są w stanie spojrzeć sobie w oczy. I teraz jak mamy uczyć współpracy i tego, że świat jest wspólny i trzeba na siebie, o siebie nawzajem zadbać, nie? A więc tutaj będziemy mieli już taką prostą podpowiedź i to nasze budowanie przestrzeni wychowawczej, gdzie dajemy dzieciakom doświadczać, zaczyna się właśnie już w tym momencie. Jak wygląda nasza przestrzeń, w której się znajdujemy? Jak wygląda nasza klasa, w której się znajdujemy? Na ile ona pozwala te wszystkie kompetencje XXI wieku formować? Tak, dzięki, tutaj bardzo dużo mówimy o spacerach, pojawiły się też spacery edukacyjne, jasne, że tak. I mamy też oczywiście takie bycie w ogrodzie, tak? Czyli to bycie w rzeczywistej naszej przestrzeni. I dlaczego to jest naturalne? Dlaczego to wszystko też jest takie ważne, żeby to umieć połączyć i zauważyć? A mianowicie dzisiaj, kiedy się mówi o architekturze, to ona też ma bardzo, bardzo przebudowane priorytety. To nie jest już to budowanie wielkich budynków, które mają zachwycić innych, ale dzisiaj jest takie powiedzenie, że dobry architekt to ten, który nic nie zbudował.
Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mamy takie zjawisko, że kiedyś budowano przy akcentowaniu trzech elementów. Dobra architektura to taka była, która była trwała, bezpieczna i piękna. Dzisiaj, drodzy Państwo, te wszystkie elementy, no nadal nam zależy na bezpieczeństwie, tylko w nieco innym ujęciu, ale te wszystkie elementy, a szczególnie piękno, niestety ustępuje całkiem innemu pojęciu, a mianowicie ekologii. Dzisiaj buduje się, i to będzie priorytetem, tak, aby jak najmniej nadwyrężyć nasze środowisko. I właśnie te wszystkie elementy będą już drugorzędnymi. I kiedy myślimy o wielkiej architekturze, to dzisiaj nie będzie ta, która będzie zostawała na zawsze, a właśnie ta, która będzie potrafiła współgrać, współdziałać ze środowiskiem. Więc choćby z tego powodu te wszystkie dyscypliny, których wy wykładacie, będą miały znaczenie, bo tutaj będziemy to wszystko właśnie uwzględniać i patrzeć, jak one na siebie oddziaływują, bo bardzo jest ważne, żeby zauważyć, że nic nie jest oddzielne, a wszystko ze sobą się łączy. Zresztą to już powiedział Leonardo da Vinci, więc nie będę się powtarzać. No i teraz wracając do tego, gdzie tą edukację przestrzenną mamy. No więc właśnie w tej podstawie programowej i w Państwa działaniach, które mogą jeszcze bardziej się rozszerzyć, mamy też taki twór, który powstał, nazywa się ADE w skrócie. I tutaj Państwa odwołam nawet, nie wiem, czy nam się uda od razu przejść, ale się troszeczkę długo wgrywa, ale chyba się wgra. No właśnie, to jest architektura dla edukacji. To jest taki twór, który powstał przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki i bardzo rekomenduję to narzędzie, ponieważ tutaj, słuchajcie, mamy bazę wiedzy, platformę doświadczeń i w ogóle zasoby, które możemy garściami czerpać, bardzo ciekawe, naprawdę, no tutaj akurat mamy książki, to co powstaje, ale mamy i webinary, i słuchowiska, ale też taki narzędziownik, niesamowite są taki notes kultury, gdzie możemy sprawdzać też pewne pojęcia, także zapraszam serdecznie, bo nawet możemy sobie takimi tutaj drogami pójść, czyli miasto dla pracowników instytucji, organizacji i lokalnych liderów, którzy w tej edukacji przestrzennej działają. Mamy tutaj dla nas, dla szkoły, dla nauczycieli, dla edukatorów taką dużą zakładkę i dla rodziców. Dzieci, młodzieży, którzy chcą w tym temacie się poszkolić, więc ta strona cały czas się rozbudowuje i co ciekawe ma jeszcze taką mapę, która pokazuje w jakich ośrodkach, gdzie i jak działają różni ludzie, więc bardzo polecam to narzędzie, jeśli chcielibyście Państwo dalej pogłębiać swoją wiedzę i praktykę przede wszystkim w tym zakresie. A to wrócę jeszcze do naszej prezentacji. Dobra, i mamy jeszcze, drodzy Państwo, takie oddolne działania w różnych miejscach. To będzie i społeczność architektów, i artystów, działaczy, animatorów. Najwięcej tych działań spotkamy w instytucjach kultury. I to nie tylko takich, które będą stricte zajmowały się architekturą, jak na przykład Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ale tak naprawdę, kiedy poszukamy tych informacji, okazuje się, że to jest dzisiaj taki temat już ważny i być może jeszcze niezbyt modny, a za chwilę będzie, bo okazuje się, że właśnie te bardzo progresywne instytucje, jak na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej, już od kilku lat prowadzi taki festiwal, odbywa on się na jesieni, nazywa się Warszawa w budowie i właśnie zajmuje się, mimo że jest to
instytucja, która dotyczy sztuki współczesnej, no to rzeczywiście ważną część ich działania jest badanie, propagowanie tego, co dzieje się w naszym środowisku zbudowanym. Co rok, rocznie biorą inny aspekt pod lupę i na przykład parę lat temu było taka wystawa, znaczy ten festiwal ma zawsze inny tytuł i na przykład był festiwal pod tytułem Sąsiedzi, który przyglądał się temu, kto naszą przestrzeń, oprócz nas Polaków, zamieszkuje w naszym mieście w Warszawie. No i okazało się, że najliczniejszą grupą jeszcze dużo, dużo przed wojną byli Ukraińcy i tutaj wielu artystów wzięło ten temat jako temat swojego działania i nie tylko edukacyjnie ta wystawa była cenna, to jeszcze oczywiście artystycznie. Pewne dzieła sztuki dzisiaj nabierają całkiem innego znaczenia właśnie w tym kontekście wojny w Ukrainie. W tym roku, w zeszłym roku jeszcze, co warto wspomnieć, były pod lupę wzięte instytucje edukacji. Właśnie artyści zastanawiali się, w jakich przestrzeniach się uczyliśmy, a jakie przestrzenie mamy dzisiaj i co tutaj były też rekomendacje stworzone, w jakich przestrzeniach powinniśmy się uczyć. I rzeczywiście te rekomendacje oczywiście nie wypływają tylko od artystów, ale głównie od praktyków i projektantów i tutaj Warszawa może się pochwalić takim przewodnikiem dobrych praktyk i takich wytycznych, jak projektować dla edukacji. Mamy też stworzoną przez prezydenta Warszawy taką nagrodę architektoniczną dla właśnie instytucji edukacyjnych, budynków edukacyjnych i z dumą powiem, że dwie główne nagrody w ostatnich latach pobiegły do Wesołej, z której to do Państwa nadaję w tej chwili, bo właśnie tutaj powstał najpiękniejszy i najlepiej zaprojektowany żłobek oraz szkoła podstawowa numer 173. No i rzeczywiście ta przestrzeń, którą buduje się dla dzieci, w tej chwili robi się to już dużo, dużo bardziej świadomie, no i z tą świadomością, że ona rzeczywiście wychowuje. No i można tutaj dużo mówić o tych oddolnych działaniach, bo jest ich bez liku, ale pozwolę sobie w tej chwili podać Państwu jeden przykład, bo też w ramach takich działań tutaj miejskich w Warszawie mamy taki projekt, który nazywa się Archiw Przygody. On wypłynął właśnie od środowiska architektów. Jest to napisany program, który w tej chwili nadal jest realizowany dzięki Narodowemu Centrum Kultury. I w tej zakładce mamy na przykład możliwość obserwacji, bo co rokrocznie jest ogłaszany nabór, gdzie instytucje właśnie edukacyjnie mogą tutaj się zgłosić, aby przyjąć do siebie właśnie specjalistów na takie zajęcia dla swoich uczniów i oczywiście mogą one być w ramach lekcji czy poza lekcją, ale tutaj już nie będę rozwijać szczegółów, można spojrzeć, jak ten program jest realizowany w naszym mieście. I jeszcze, i pewnie w innych również, ale już może nie będę tego rozszerzać poza inne miasta. I mamy jeszcze coś, co pojawiło się w zeszłym roku, a mianowicie, tak jak mówię, ten temat przestrzeni, edukacji przestrzeni już jest na tyle ważny, że pojawiają się klasy o profilu architektonicznym w liceach warszawskich i tutaj z dumą muszę powiedzieć, że mam z tym swój udział, ponieważ w zeszłym roku została powołana klasa architektoniczna w jednym z warszawskich liceów, a mianowicie w 21 liceum Hugona Kołłątaja. W tym roku jest już druga klasa z drugim naborem, czyli takich klas będzie dwie. Okazały się one naprawdę, bardzo cieszą się powodzeniem, więc będzie uczniów przybywać. Ale co ciekawe, bardzo dużą opieką te klasy zostały otoczone i przez SARP, i przez Mazowiecką Izbę Architektów.
I tutaj wiele działań się naprawdę dzieje. Za tydzień ruszamy z takim dużym projektem, który będzie trwał miesiąc. Właśnie będziemy badać przestrzeń ochoty, czyli to, co jakby otacza teren szkoły. No i będziemy zastanawiali się na bazie tych badań, co nam z tego wyjdzie, w tych czterech obszarach, które Państwu wymieniłam na początku, czyli społeczeństwo, kultura, ekologia i ekonomia, po to, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby ta okolica dostała miano miasta szczęśliwego. No i w zasadzie badacze wiedzą już, dzisiaj są jakieś symptomy tego, po czym poznamy takie miasto szczęśliwe, nawet się nadaje jakiś ranking miasta, w którym najlepiej się ludziom żyje. No ale tutaj my zrobimy to na swoim mikro podwórku, tak żeby się potem przyjrzeć, jak to się dzieje globalnie, a może uda nam się jakieś rekomendacje globalne wypracować. No więc, drodzy Państwo, rzeczywiście ta sytuacja wskazuje, że możemy coraz bardziej tym tematem fachowo się zajmować i zasycać też informacje, jak robią to inni. Też są już te narzędzia, które oprócz takich, które najbardziej polecam wypracować samemu, to tutaj mamy narzędzia, które są już gotowe i możemy się inspirować, aby potem na własnym podwórku móc je wypróbowywać. Mamy też taką, pochwalę się jeszcze na zakończenie, że oczywiście oprócz tych najważniejszych czterech punktów, które teraz powiedziałam, mamy też dużo takiego oddolnego działania w mniejszych szkołach, czy w szkołach prywatnych. Osobiście znam szkołę, która prowadzi, ma jakby w swojej ofercie, to jest szkoła Eduventura na Włochach, gdzie jest specjalnie realizowany program, który przez sztukę właśnie uwrażliwia na przestrzeń i wszystkie elementy zaprojektowane w tej przestrzeni. Więc ofertą tej szkoły na przykład jest, że mamy osobno ekologię i sztukę jako dodatkowe przedmioty, które uznane są za bardzo ważne obszary edukacji poza podstawą programową. Coś się na mnie wgrywa, więc ja pozwolę sobie wrócić do mojej prezentacji. No i przejdziemy sobie na taką już opowieść jeszcze dosyć konkretną, a mianowicie jak można stworzyć taki program. Na przykładzie tego, który ja stworzyłam właśnie dla tej klasy architektonicznej Kołłątaja. Program, który powstał, został nazwany Widzę i tworzę w przestrzeni i polega on na tym, że jakby opiera się na takich trzech fundamentach, a mianowicie kształcenie kompetencji kreatywności i krytycznego myślenia i to wywodzi się z takich technik pedagogiki twórczości, czyli jak być kreatywnym, jak podważać też pewne prawdy, jak umieć dyskutować i tutaj na przykład prowadzimy debatę oksfordzką, czyli że gdzieś są tutaj takie kompetencje, które człowiek kreatywny i krytyczny wykorzystuje. Mamy tutaj nabywanie bazowej wiedzy z historii i teorii sztuki, więc to są elementy. Z wiadomych przyczyn, że klasa nazywa się architektoniczna, no to się zawęziliśmy do architektury i jej zjawisk, ale oczywiście w zależności od Państwa specjalizacji może to być na przykład geografia w tym miejscu, prawda? I mamy tutaj jednocześnie świadomy taki udział w życiu kulturalnym dzięki tej wiedzy, którą też z teorii sztuki współczesnej zasycamy, ale tutaj może oczywiście, tak jak już powiedziałam, być inny obszar, który dla Państwa jest specjalizacją albo pasją. Natomiast trzecim kierunkiem będzie kształcenie umiejętności praktycznych i tutaj rzeczywiście te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, nabywamy w praktyce. I to rzeczywiście jest zgłębianie
poznawanie, badanie, projektowanie, to wszystko własnymi rękoma, organoleptycznie w realnej przestrzeni miasta, osiedla, szkoły czy klasy. Rysujemy, robimy makiety, projektujemy jakby hipotetycznie pewne rozwiązania, które na razie są tylko w wersji papierowej, ale to wszystko służy po to, żeby rzeczywiście przybliżać się do tego rozumienia, a w przyszłości świadomego jej budowania i komponowania, bo jeśli nawet nie zostaniemy architektami czy wizjonerami takimi, którzy będą robić to na szeroką skalę, to zawsze ta umiejętność bardzo przyda się w byciu po prostu wrażliwym człowiekiem czy rodzicem, który po prostu na co dzień projektuje swoją własną przestrzeń życia. I jak budować to nasze środowisko życia, to właśnie to, o czym powiedziałam, że nie tylko trwale, bezpiecznie i pięknie, ale właśnie w harmonii, w tym uwspólnieniu naszych problemów i rozumienia przede wszystkim przyczyn i skutków. Czyli, że jak coś zrobię, czy jak coś zaprojektuję, czy jak coś wyjmę na wierzch, to będzie to miało swój skutek. I to dotyczy nie tylko podejścia do uczniów, ale też nas samych. Czyli jak pracować, a tutaj jako nauczyciele, to właśnie w tej harmonii, uwspólnieniu i rozumieniu pewnych zależności. Drodzy Państwo, wydaje się, że w ten sposób dobrnęliśmy do pewnego końca naszego rozważania, ale chciałabym pozostawić w tym momencie chwilkę czasu dla Państwa na ewentualne pytania, na ewentualne doprecyzowanie czegoś, no i też odpowiedź, drodzy Państwo, czy pytanie z początku o to, co nas kształtuje, czy kształtuje nas przestrzeń, czy my ją, czy teraz możemy to zmienić, czy jednak hasło, które ja tutaj zapisałam, będzie prawdziwe. Przestrzeń, którą formujemy, kształtuje nas. Czyli z jednej strony mamy wpływ na to, w jaki sposób budujemy to, co nas otacza, w jaki sposób też budujemy przestrzeń, która jest przestrzenią naszej pracy i będzie bardzo wpływać na naszych wychowanków, to też miejmy świadomość, że wszystko, co wokół nas się dzieje, w tym rzeczywistym trójwymiarze, kształtuje nas i nie ma tutaj rzeczy, które są przypadkowe. Czy mogę spodziewać się jakiegoś pytania od Państwa? Czy jakiejś refleksji? Czy możemy coś dodać lub się z czymś nie zgodzić? Czyli jednak wzajemność relacji. Tak myślę. Wszystko na nas wpływa i ten świat żywy, nieożywiony, a przede wszystkim my sami na siebie. I warto jest tak budować tą przestrzeń, żeby ona była dla nas wszystkich przyjazna, ale też pobudzała naszą kreatywność do twórczości. Myślę sobie, że... Czytam jednocześnie Państwa odpowiedzi, za które serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście myślę sobie, że już reasumując to, co zostało powiedziane, w takim, wydaje mi się, że temat jest tak obszerny, że był to jednak telegraficzny skrót,
Dlatego myślałam, że gdzieś będziecie Państwo potrzebować jakiegoś jeszcze doprecyzowania, ale ja bym bardzo zalecała, czy życzyła Państwu rozwijania tej swojej świadomości o przestrzeni, która właśnie nas kształtuje, ale też tego, w jaki sposób my budujemy tą przestrzeń. I tutaj myślę, że są ta główna myśl, by przyświecała po tym naszym spotkaniu, żeby więcej przykładać świadomości do tego, w jakich przestrzeniach działamy, jak działamy i czy rzeczywiście ta nasza korelacja z tym światem trójwymiarowym jest zauważalna i czy należytą uwagę jej dajemy, bo być może rzeczywiście w tym popandemicznym świecie te narzędzia cyfrowe trochę nam odebrały tego doznawania świata trójwymiarowego i wydawałoby się, że z pewną szkodą. Bo kiedy patrzę właśnie, wracając do tej anegdoty z tym małym dzieckiem, które robiło placek, znaczy, które nie robiło najpierw placka, a potem robiło placek z gliny, to myślę sobie, że też w takim świecie naszej ludzkiej przestrzeni, kiedy budują nam się synapsy w wyniku działania, jednak działania, jednak doświadczenia, jednak zajmowania się jakąś czynnością, to warto rozbudowywać tą siatkę synapsów w głowach naszych i naszych dzieci właśnie przez tą różnorodność działania w przestrzeni. I co jest też ważne, tak sobie myślę, może to dosyć będzie uproszczone tłumaczenie, ale bardzo głęboko w nie wierzę i moje doświadczenie w pracy to pokazuje, że kiedy widzimy problem tylko z jednej strony, a mianowicie na płaszczyźnie mamy napisany problem i mamy potem znaleźć jego odpowiedź, to rzeczywiście szukamy tej odpowiedzi na płaszczyźnie jednej, jedynej dobrej. Zresztą niestety egzaminy pod klucz tego uczą naszą młodzież. Natomiast w sytuacji, gdy mamy przedmiot, coś, co jest trójwymiarowe i możemy z tym trójwymiarem ciekawości go oglądać ze wszystkich stron, to okazuje się, że problem, który zostanie postawiony, możemy rozpatrywać z wielu stron, żeby nie powiedzieć nieskończenie wielu stron. Może się okazać, że problem, który dostaniemy do rozwiązania albo trudność, która nas napotyka, może mieć kilka rozwiązań i wszystkie mogą być świetne. Czyli może okazać się, że tak naprawdę dzięki myśleniu trójwymiarowemu dużo szybciej i mądrzej znajdziemy rozwiązania na pewne problemy, które nas trafią. No więc edukacja w przestrzeni, edukacja przez doświadczenia wspiera naszą kreatywność, uczy szukać nieszablonowych rozwiązań i nie tylko jednych rozwiązań, ale przede wszystkim, chyba to najważniejsze, że uczy nas wrażliwości na to, jak coś wygląda, jak coś oddziaływuje między sobą na siebie, ale przede wszystkim, co mi robi ta przestrzeń, która mnie otacza. Czyli w pewien sposób myślę sobie, że uczymy się szacunku tak do siebie, do otoczenia, do natury, ale też przede wszystkim możemy w ten sposób nauczyć się szacunku do siebie samego. Co jest dla mnie dobre? Czy przestrzeń rzeczywista, czy przestrzeń społeczna mi służy, mojemu rozwojowi? Czy to, co buduję wokół siebie, jest dla mnie wspierające, czy wprost przeciwnie, opresyjne i niszczące? Wszyscy chcielibyśmy żyć i wychowywać się w dobrych warunkach, więc po prostu nic prostszego, jak je twórzmy. I z tą myślą chcę Państwa zostawić na kolejny czas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu za przybycie na nasz webinar.